Cześć, jestem taka Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Rysunek obok przedstawia fragment wykresu pewnej funkcji nieparzystej, której dziedziną jest zbiór. Dorysuj brakujący fragment wykresu funkcji, a następnie podaj, więc najpierw musimy tutaj to uzupełnić. Funkcja jest nieparzysta, czyli jest symetryczna względem punktu 0,0 i mamy tutaj od 1 do szóstki, mamy już tę część. Zrobiono, to musimy jeszcze dopisać to. Ok, względem punktu 0,0, czyli będziemy zmieniać oba znaki na przeciwne. Ten punkt leży nam na 1,5. To teraz będziemy mieć minus 1, minus 5. Będzie tutaj. Tutaj sobie to odczytajmy, że to jest 3. Minus 2. To teraz my będziemy mieć minus 3, 2. Ok. I teraz połączmy może sobie to ze sobą. Przechodzi to przez dwójkę. To u nas też musi przejść to przez dwójkę. Ok. Staram się jak mogę. I jesteśmy teraz tu. Idzie to nam przez czwórkę dotąd. To odczytujemy. To jest na piątce i na trójce. Czyli u nas to będzie na minus piątce i na minus trójce. I tak jak mówiłam, przechodzi przez cztery. To u nas też. Hop. I już prawie kończymy. Tutaj to mamy na szóstce, na jedynce. U nas będzie na minus szóstce i na minus jedynce. Kropeczka niezamalowana. OK. Mamy coś takiego. I podpunkt A. Miejsca zerowe funkcji. Miejsca zerowe funkcji, czyli punkty przecięcia wykresu z osią X. Zatem będziemy mieć jedno, drugie, trzecie, no i czwarte miejsce zerowe. Czyli miejsca zerowe. Możemy to wypisać po prostu tak, że to jest minus 4, minus 2, 2, 4, podpunkt B. Zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja F przyjmuje wartość nieujemne. Nieujemne to łącznie z zerem i dodatnie. To to już usunę, bo będzie mi to łatwiej pozaznaczać. Że tu, hop, tu i tu. Łącznie z zerem, czyli będziemy tu mieć łącznie z tą minus czwórką. Zatem to jest minus czwórka do minus dwójki włącznie. Suma od jedynki do dwójki włącznie. Suma od czwórki, ale to już uwaga, ta szóstka ma normalny nawias, bo kończy się niezamalowany. C. Maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca. OK, funkcja zaczyna nam maleć już tutaj, czyli idzie nam tak. Od minus szóstki do minus piątki. Włącznie, bo tutaj mamy to w środku wykresu. Potem nam rośnie i odtąd, czyli od minus trójki do jedyn minus jedynki maleje. Potem znowu maleje, czyli jest od jedynki do trójki włącznie i od piątki do szóstki. Nie jestem pewna tutaj tej sumy przedziału, bo miały to być maksymalne przedziały, jakbyśmy to mieli traktować osobno. Ja tutaj jednak dam przecinki. To jest maksymalny przedział, ten, ten i ten, a nie w których miejscach funkcja jest malejąca. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. I no i już.